Ciao tutti amici di Calcio, witam bardzo serdecznie nie tylko wszystkich przyjaciół Calcio i Serie A, bo sprawa wykracza daleko poza futbol włoski. Nasz człowiek, nasz reprezentant Polski, Arek Milik, oficjalnie już e-Bianconeri, czyli piłkarzem Juventusu. I z tego powodu i z tej okazji specjalne wydanie magazynu Kurwa Sud. Zapraszam bardzo serdecznie, porozmawiamy o tym transferze i o roli Arka w Juve i w ogóle o Juventusie i o Serie A. Wydanie specjalne bez Marcina Długosza, którego pozdrawiamy, ale za to mamy głos Juventusu u nas w kanale sportowym. Marcin Zalewski z redakcji juvepoland.com. Zalewski, dobre piłkarskie nazwisko z tych Zalewskich. W tym momencie dobre piłkarskie nazwisko, natomiast no nie jesteśmy żadną rodziną, w żaden sposób spoinnowacajni, natomiast no fajnie, że takie nazwisko jak moje rozsławia się w Europie. No. I jeszcze w dodatku przyjeżdża teraz na Allianz Stadium. Zgadza się. Zobaczymy. Michał Borkowski, który w ogóle inicjatorem jest tego programu, bardzo ci dziękuję, świetny pomysł, oraz dziękuję. Tomasz Lipiński, dziennikarz Kanal Plus i tygodnika Piłka Nożna. Już stało się to, jest to oficjalna informacja potwierdzona przez klub. Co wy na to, zapytam? Zacznę od ciebie, Marcin. Co społeczność Juventusu? Czy jesteś zaskoczony? I zaskoczony negatywnie, czy pozytywnie? Czy teraz, skoro już jest Bianconeri, to jest czysta karta i mu się kibicuje? Czy jakieś wątpliwości wokół tego transferu są? Co ty na to? Wiesz co, no, w momencie, kiedy został ogłoszony tak naprawdę transfer Milika i się okazało, że nie przyjdzie tak pożądany przez ludzi Depay, no to nastrojenie były za dobre, prawda? No bo mamy zawodnika, który gwarantuje świetne techniczne podania, dribbling, wszystko, a przychodzi zawodnik, który w Polsce jest memiczny. Te nietrafianie Arkadiusza w reprezentacji do bramki to jest już owiane jest niesamowitą historią. Natomiast na chłodno patrząc, nie jest to transfer zły. Biorąc pod uwagę, za jakie pieniądze przychodzi, bo przychodzi za 800 tysięcy euro kwota wypożyczenia, to dzisiaj zostało potwierdzone, plus ewentualne 100 tysięcy bonusu i 7 milionów wykup opcjonalny. No opcjonalny. Z tego co wiem, to opcjonalny jeszcze tylko, tak, 7 milionów opcjonalny wykup, no to jest świetne warunki. O tym w ogóle porozmawiamy w drugiej części, o tym, co powiedział Marcin, to memiczne postrzeganie w Polsce, co jest wielką krzywdą dla piłkarza o takiej karierze. Ale najpierw chciałem was zapytać, panowie, jak wy myślicie, dlaczego Juventus sprowadza Arka Milika? Czemu nie Memphisa Depaya? I czemu, skoro nie Depay, to Milik, choć są zupełnie innymi typami zawodników? Ja myślę, że tak trochę nawiązuje do tego, co powiedział Marcin już przed chwilą. To znaczy, chcieli faktycznie pewnie bardziej Depaya, przynajmniej na pewnym etapie, natomiast to... Wydaje mi się, że trzeba postrzegać ten transfer Arka trochę na zasadzie takiej albo Depay, albo Milik plus Paredes, bo były głosy, że jeśli uda się sprawdzić Milika po takich właśnie preferencyjnych stawkach, to wtedy będą pieniądze na Paredesa. Wydaje mi się, że nawet być może trochę bardziej Juventus potrzebował takiego prawdziwego rozgrywającego, który rzeczywiście się w tym odnajduje, żeby uwolnić chociażby Locatellego. I pod tym kątem wydaje mi się, że to jest bardzo bezmocne, bo przede wszystkim jest to mega, mega tani transfer, tak jak mówiłeś, do tego z opcją, więc wydaje mi się, że tutaj pan Longoria, który trochę związany z Juventusem wcześniej, no to tutaj tak zrobił pewną przysługę Juventusowi. Inna sprawa, że pewnie też mu było trochę na rękę, żeby tego Arka po prostu gdzieś puścić dalej. Trochę dziwne jest to dla mnie, bo z tego, co słyszałem, to Longoria był naprawdę ogromnym fanem Arka Milika i on podobno bronił go niesamowicie w tej Marsylii, tak? Bo tam były pewne problemy z Sampaolim, to podobno zawsze Longoria był po stronie Arka. Także to, że on w tak lekki sposób go odpuścił, no, w ostatniej chwili tak naprawdę w Mercato, no, dla mnie jest lekko zaskakujące. No to na pewno, wiesz, to są takie układy, których my nie rozgryziemy. Trzeba być wewnątrz samego klubu. Pokażemy tutaj, do jakich się przymierzał. Tak, na pewno pierwszą taką opcją był Alvaro Morata, żeby zamienić to dwuletnie wypożyczenie w taki transfer definitywny. Nie udało się, był zdecydowanie za drogi. Później gdzieś znalazł się w kręgu zainteresowań Dries Mertens, ale Belk odmówił. Wiadomo, że przychodzić bezpośrednio z Napoli do Juventusu to jest ciężko. Nawet Arkadiusz Milik też z czymś takim się spotkał, bo oprócz tego, że na pewno wtedy pojawi się innego rodzaju trudności, ale jednak bezpośrednie przejście z Napoli do Juventusu jest obciążone kolosalnie. Jest tam Arnautović, jest też Memphis Depay i jest Arkadiusz Milik. Na pewno trzeba powiedzieć, że
że we Włoszech no, nie jest obciążony tak jak w Polsce, że we Włoszech, jeśli mówi się jakoś źle o Miliku, to ze względu na te częste kontuzje, na taką kruchość. Natomiast jeśli chodzi o to, że jest jakimś nieskutecznym napastnikiem, czy marnującym mnóstwo sytuacji, to czegoś takiego o Miliku we Włoszech pewnie nikt nie powie, bo nikt tego nie zna. Bo te liczby, kiedy weźmiemy sobie statystyki jego, to naprawdę nie są złe. Tak wychodzi, niewiele brakuje do pół gola na mecz, czyli to jest całkiem przyzwoite. Statystyki sobie wypracował w Napoli, no ale jest takim pechowcem. Co oznacza jego przyjście do Juventus? No myślę, że przede wszystkim to, że Juventus będzie się umacniał w takim systemie, w jakim chce grać, sprowadzając Vlahovicia. Czyli nie będzie szukał raczej jakichś alternatyw. No nie chcę, mówiliśmy już o tym, że trochę nas to rozczarowuje ten powrót Allegriego, że jakoś przestał eksperymentować, przestał nas zaskakiwać od strony taktycznej ten trener, że stał się taki jednowymiarowy. No i nie sądzę, żeby nagle Milik okazał się Mario Mandzukiciem, żebyśmy nagle zobaczyli go w jakiejś nowej odsłonie, że myślę, że to będzie tak, że Vlahović numer jeden, no i numer dwa Milik i chyba taka pozycja jeden do jednego. Żeby zobaczyć ich dwóch na boisku, no to musiałaby być jakaś sytuacja super awaryjna, że gonimy wynik, że potrzebujemy coś na gwałt tutaj uratować, ale od początku meczu to trudno mi sobie to wyobrazić. Jak to widzisz, Marcin? Przede wszystkim jeszcze Allegri, powiedz, czy ty też trochę liczyłeś na więcej, kiedy on wracał do Juventusu po tym przegranym Scudetto na rzecz Interu, czy nie wygląda na to, że przed 1-1 ten sam Max? No właśnie, to muszę się z Tomkiem zgodzić, że Max Allegri, jak przychodził podczas pierwszej kadencji, zwłaszcza te dwa pierwsze sezony, fajnie potrafił zaeksperymentować. Uwolnił tych ofensywnych zawodników, no i troszeczkę to inaczej wyglądało, a od tego powrotu, poprzedni sezon i to, co teraz w meczu z Sampdorią, decyzje personalne były według mnie błędne, no bo mamy wystawienie zawodników, którzy w środku pola nie są w żaden sposób kreatywni, no minęło się z celem. I Sampdoria, która jest solidną drużyną, ale to jest drużyna na drugą połowę Serie A, powstrzymała Juventus. Juventus, który ma aspirację na bycie mistrzem i zdobywanie Ligi Mistrzów, no to nie tędy droga. Tłumaczył Allegri, poczekajcie, zobaczcie, nie mam Pogby, nie mam Chiesy, nie mam Di Marii, może jak oni wszyscy wrócą, to... Okej, pełna zgoda, tak, ale Pogba może się zaraz z powrotem połamać, bo z tym kolanem nie poddał się operacji, uprawiam czarnowictwo teraz, ale mam wrażenie, że ten Pogba wróci na kilka meczy, powiedzmy zagra mundial, pójdzie się albo podda operacji, albo się wysypie jeszcze w międzyczasie. No, mam nadzieję, że tego nie będzie. Di Maria też nie jest najmłodszym zawodnikiem już, natomiast jest na to mecz ogromny, jest co trzy dni są spotkania. Liga Mistrzów dochodzi tydzień w tydzień. Ciężko jest, nawet Vlahovićowi będzie ciężko w każdym meczu grać pełne 90 minut. Po to jest ten Milik. Tylko co z tego, że przyjdzie Milik, który wykańcza dobrze, jeżeli mamy brak podań w pole karne. No właśnie, my pokazujemy teraz letnie transfery Juventusu. Jeszcze do tego może przejdziemy. Powiedz, Michał, czy ty też to tak widzisz, Vlahović 1-1? Albo Vlahović, albo Milik. Nie wyobrażasz sobie sytuacji, gdzie obaj są na murawie. I niekoniecznie musi to być zła wiadomość dla Arka, no bo Vlahović wszystkiego nie uciągnie. No pamiętamy, co się działo czasami w reprezentacji, gdzie Arek grał trochę na boku i obsługiwał Roberta Lewandowskiego. Też korzystał z tego, że uwaga obrońców była skupiona na Robercie i miał trochę więcej miejsca w polu karnym. Tu wydaje mi się, że być może czasem będzie kombinował Max Allegri. Mimo wszystko nie sądzę, żeby to było główne ustawienie Juventusu, że będzie dwóch napastników i tak będą zawsze grali, bo nie. No to absolutnie mi się tego nie spodziewało. Natomiast pamiętamy chociażby, co się działo w poprzednim sezonie, kiedy już nie było Chiesy, kiedy przyszedł Vlahović, kiedy tak naprawdę czasami ten atak wychodził w zestawieniu Vlahović plus Dybala, Vlahović nawet plus Morata, gdzie wydawałoby się teoretycznie, że ten Morata z Vlahovićem tak nie do końca do siebie pasują. Tylko tu jest taki jeden mały szkopuł, że Alvaro Morata, choć profilowo wydaje mi się, że jest dość zbliżony do Arka, to jednak Arek po tych dwóch poważnych kontuzjach, pod względem takiej szybkości, mobilności, to nie jest do końca to samo. I nie wiem, czy Arek by się odnalazł właśnie jako ten napastnik, teoretycznie środkowo był Vlahović, ale jednak muszący schodzić do boku, trochę bardziej udzielać się na skrzydle. Z drugiej strony ostatnio widziałem taki wywiad Pawła Nedveda i on powiedział w kontekście bardziej Kosticia, natomiast to można podzielić też pod Arka, że
gdzieś zatracono tych lewoskrzydłowych, lewych napastników, którzy mieli lewą nogę faktycznie. I że jego cieszy, że mają Kostlicza z tą lewą nogą, no to Arek tutaj trochę podobnie się wpisuje, więc być może będzie to jakaś opcja, natomiast właśnie będzie to opcja, a nie podstawowa kwestia. Natomiast też odniósłbym się do tego, co mówił Tomek o tej właśnie memiczności, że we Włoszech ta opinia o Arku jest troszeczkę jednak inna. I dzisiaj widziałem taką krótką opinię Massimo Mauro, byłego pomocnika Juventusu, ale też Napoli, który powiedział, że Arek Milik to dla niego jest po pierwsze inteligencja, po drugie też bardzo dobra technika i to taki instynkt znalezienia się w polu karnym, uwolnienia się od rywala. I faktycznie Arek Milik to ma, więc wydaje mi się, że jako zmiennik Wlachowicza, czy jako taka właśnie opcja dodatkowa na końcówkę, kiedy trzeba przycisnąć, kiedy trzeba nawet pakować te piłki w pole karne, no to jest to dobry pomysł. Na pewno porównując, bo widzieliśmy przed chwilą to porównanie. Tak, możemy jeszcze raz pokazać. To jest jedna przewaga na pewno Milika nad Lovićem, no to wyszkolenie techniczne. Zawsze Allegri, odkąd zobaczył z bliska Serba, widząc im oczywiście cały czas wielki potencjał i nadal widząc go w roli numeru jeden, wokół którego trzeba zbudować całą tą taktyczną konstrukcję, no mówi, że no pod tym względem jest dużo do poprawy, że to jest taki zawodnik surowy, silny, oczywiście umiejący się zachować pod bramką, no ale Milik to jest większa elegancja, to jest lepsza technika, większa taka kultura gry. No ale no, ja się trzymam tego, co powiedziałem, że raczej chyba nie sądzę, żeby w takim normalnym trybie, nie jakimś awaryjnym, rzucił nam Massimiliano Allegri na Milika jakieś nowe światło, żebyśmy go zobaczyli na innej pozycji, czy nie wiem, Vlahović wyżej, Milik niżej, czy Juventus grający na dwie dziewiątki, dwie takie wieże. Nie podejrzewam. Jeśli Juventus nie nadciągnie jakaś flaga kontuzji związana z tymi skrzydłowymi, których sobie sprowadzili, czyli Di Maria, Kosticia, wyżej ustawiony zawsze Cuadrado może być, ktoś tam jeszcze wróci Chiesa. No to nie. Bo to właśnie Juventus postawi, czy też zainwestował w tych skrzydłowych, nawet na taki krótkoterminowo, jak właśnie Di Maria, żeby usatysfakcjonować, czy też uwypuklić te największe zalety prawdziwej dziewiątki, jaką jest Vlahović. No i tutaj nadal takim głównym problemem na początku sezonu Juventusu jest nie to, jak zagra, czy to, jak wkomponuje się do tej taktyki Vlahović, czy jak komponuje się Milik, tylko jak będzie wyglądała ta gra Juventusu, no bo mecz z Sampdorią pokazał, że jest zupełnie odwrotnie. Że 9 kontaktów z piłką zaledwie Vlahović. To żaden napastnik sobie nie da rady. No chyba, że w ogóle wszystko jest wywrócone do góry nogami, tak jak było za czasów Cristiano Ronaldo, kiedy no, wszyscy biegali dla Cristiano Ronaldo i on robił na boisku to, co chciał. No i oczywiście miał ten geniusz, że potrafił coś z niczego zrobić i tych bramek zbierał workami. A teraz no, sytuacja się zmieniła, czyli trzeba tak zbudować drużynę, tak, żeby ci napastnicy mieli z czego strzelać, czy to Vlahović, czy to Milik. Patrzyliśmy, że Milik ma tą średnią 0,41 na mecz gola. Vlahović niewiele lepiej, bo 0,46. Co musi się wydarzyć, co musi zrobić Arek Milik w tym sezonie, żebyś na koniec sezonu ty i społeczność Juventusu powiedział: wow, super transfer, jeszcze za tak niewiele pieniędzy, wykupmy go. Oby właśnie dopłacono i wykupiono. Co on musi zrobić? Ile strzelić goli i w ogóle? No nie zapaść kontuzji, to wiemy na pewno. No właśnie, to chciałem powiedzieć. Przede wszystkim Arek musi się nie połamać. To jest najważniejsze, bo jak Arek jest zdrowy, no to zrobi tą robotę, zrobi liczby. Oczywiście przy założeniu, że dostanie napastnik piłki w pole karne, bo to z tym jest największy problem. To jest największa bolączka obecnego Juventusu i to nie jest w tym sezonie, to jest kilka sezonów wstecz już. Natomiast jeżeli w końcu się uda to ułożyć i te piłki będą dostarczane, no to myślę, że praktycznie w każdym spotkaniu, bo Arek miał takie średnie, miał średnie powyżej jednej bramki na dwa spotkania, czy tam wychodziło 0,7, 0,8 jeszcze grając w Napoli, to są fajne liczby i jest w stanie to osiągnąć, jeżeli będą te piłki. Jest Kostić, wróci Chiesa. Chiesa kiedy wróci, no wróci, ale w styczniu, później, dopiero w styczniu. W styczniu, okay. Tak. Natomiast no, wierzę w to, że tak naprawdę powrót Pogby, uwolnienie Locatellego i przyjście Paredesa, do którego jest ten parol, z tego co wiem, to zaraz ma być oficjalne potwierdzenie, dosłownie na dniach, w końcu uwolni się ten środek pola. Słuchajcie, a my mamy połączenie teraz z człowiekiem, który no, doprowadził do tego transferu, czyli Przemysławem Pańtakiem, agentem Arka Milika. Halo, halo.
Gratulacje. O, widzę, że legendarne koszulki za plecami. Panie Przemku, jak pan tego dokonał? Czy może nam pan zdradzić kulisy? Kiedy Juventus się odezwał teraz do Olympique Marsylia? Bo wiemy, że to zainteresowanie tak naprawdę od 3 lat jest Arkiem ze strony Juventusu. No, dzień dobry, witam serdecznie. No tak, mieliśmy długi kontakt od 2020. Przepraszam, mówię tutaj zasięg. Mogę? Tak, proszę bardzo. Widzimy, słyszymy. O, nie widzimy. Zasięg, ale usłyszeliśmy, że kontakt był od 2020 roku. No był. Mhm. To tutaj to na pewno, to wiesz, kiedy do Juventusu przychodzi Maurizio Sarri, no to też miał na liście życzeń na pewno Arkadiusza Milika, tylko że no wtedy to było obciążone właśnie tym bezpośrednim przejściem, nawet teraz. Specjalna oferta była dla Juventusu przedstawiona. To oczywiście można było podejść tak do sprawy zero-jedynkowej jak do Higuaina. Tak? Była klauzula odstępnego na wysokości tam 90 milionów, płacimy, nie gadamy z De Laurentiisem, tylko przelewamy i ty przychodzisz, pakuj się i jesteś u nas. No ale tutaj tak to i nie każdy też tak potrafi. Mamy z powrotem pana Przemka. Halo, prosimy bardzo. Przepraszam, tutaj ktoś nic nie szkodzi. Właśnie z klubu dzwonił, teraz włączyłem krótko zasięg. Więc tak, faktycznie był temat od dłuższego czasu, ale oczywiście Arek był zawodnikiem Napoli, więc nie był to temat, powiedzmy, realny, tak? O zainteresowaniu oczywiście gdzieś tam media pisały, donosiły, no ale nie był to temat gdzieś taki na tyle realny, żebyśmy już byli bliżej niż dalej. Tak? Proszę powiedzieć, jak pan traktuje ten transfer? Odchodząc z Napoli, nie ukrywam, że prezes bardzo mocno naciskał, żeby zawrzeć taką klauzulę, że Arek w przeciągu bodajże 2 lat, 3 lat, już się pamiętam, miałby zabronione powrót do Włoch czy do Juventusu nawet. Taką klauzulę chciał zapisać, ale oczywiście na to się nie zgodziłem, nie zgodziliśmy i Arek jest wolnym człowiekiem, wybiera tam, gdzie chce grać i myślę, że trafił do klubu, który jest organizacyjnie, piłkarsko, czołówka świata, tak? Może gdzieś w aktualnych 2 ostatnich sezonach gdzieś przychodzi taki okres, powiedzmy, przejściowy, gdzie nie jest to drużyna, która seryjnie wygrywa, tak jak to było przez 10 lat pod rząd, ale myślę, że Arek może być bardzo ważną, istotną postacią tego projektu, bo jest to było bardzo ważne, że trenera jest doświadczonym zawodnikiem, doświadczonym we Włoszech, zna tą ligę, nie tylko język, ale jak tutaj piłka funkcjonuje, jak co trzeba pokazać, dawać z siebie i myślę, że ta aklimatyzacja będzie bardzo, bardzo szybka. Tak naprawdę dzisiaj już się z Arkiem pożegnałem, już trafił do drużyny w oddzielnym, gdzieś tam tutaj mają top profeska oddzielne, tak jakby dla zawodników swój taki sektor i już jest przygotowywany do następnego meczu, tak? Więc ja myślę, że tutaj trener Max Allegri bardzo mocno właśnie preferował te wszystkie atrybuty Arka, to znaczy o których wspomniałem, plus to, co może dać, że jest to zawodnik, który może grać jako jedna dziewiątka, może też grać na skrzydle, może też grać jako jeden z tych 2 napastników, więc myślę, że tutaj może się bardzo dużo wiele rzeczy zgadzać. Przepraszam za hałasy, bo widzę, że tutaj ktoś tutaj hałasuje. Jeżeli chodzi o gratulacje, no to chętnie przyjmę aczkolwiek za rok czasu albo coś takiego, bo transfer dopiero został wykonany. Ja też bardzo mało spałem, był to bardzo intensywny dzień. Wczoraj jeszcze z Kacpem Kozłowskim do Holandii i tak dalej, więc tutaj pozwólmy, żeby ten gdzieś tam się wszystko ochłodziło i za pół roku, rok ocenimy, czy to był dobry ruch. Mam takie pytanie, bo były głosy, kiedy Arek przechodził do Olimpiku, że tak naprawdę to jest taki właśnie
transfer przejściowy na chwilę, a zaraz być może trafi do Juventusu. No i też tam wiemy, że człowiekiem bardzo ważnym w tym momencie w Marsylii jest Pablo Longoria, człowiek, który wcześniej pracował dla Juventusu. I tak się zastanawiam, na ile to faktycznie było tak, że nie mówię, że była umowa, powiedzmy, że tutaj Arek przechodzi i tak dalej. Natomiast czy nie było tak, że jeśli pojawi się ponownie zainteresowanie strony Juventusu, to Longoria i Olympique nie będą robili problemu? No nie ukrywam, że z Pablo Longorią znam się dłużej, bo dawałem kiedyś mu zawodnika do Walencji. 2003 zawodnik, który gra w Pogoni, w Ekstraklasie, w niedawno strzelił bramkę. Mateusz Łęgowski był na rocznym wypożyczeniu, odpłatnym z opcją wykupu, więc trochę podobnie jak Arek dzisiaj w Juventusie. I faktycznie gdzieś tam w tej sytuacji, nie wiem czy panowie pamiętają, ale zapewne pamiętają, Arek miał ciężką sytuację pod koniec w Napolu. To był ten sezon, gdzie okienko transferowe zamykało w październiku bodajże, tak? 7-8 października i następne się otwierało 1 stycznia i oni gdzieś tam mocno naciskali, że oni będą decydować, Jarek pójdzie na wypożyczenie, bo musiał przedłużyć kontrakt wtedy w Napolu. Arek tego nie chciał, przeczekał te 2,5 miesiąca i w styczniu tak naprawdę już miał pół roku do końca kontraktu w Napoli. No i wtedy skontaktowałem się z Pablo faktycznie, żeby gdzieś tam, bo wiem, że Pablo jest taki mało, jest bardzo, bardzo powiązany, pozytywnie mówiąc, z różnymi ludźmi, jest lubiany na środowisku, więc miałem wrażenie, że on właśnie jest tą osobą, która się może dogadać w takiej sytuacji win-win. Win dla Napoli, że jeszcze zyskają na zawodniku, który ma 6 miesięcy do końca kontraktu, powiedzmy, transfer zrobią i nie przejdzie do jakiegoś wrogiego, powiedzmy, nazwijmy to w nawiasie, klubu. Zawodnik, że zostanie tak naprawdę możliwość grania w top klubie, bo Marsylia to jest naprawdę świetny klub, kibice, cały entourage i jest to, no nie musimy tego gdzieś tam oceniać, bo to jest top klub. No i że faktycznie jest to też sytuacja, która jest dla Marsylii korzystna, bo dostaje napastnika z dużym doświadczeniem. Jarek, jest to mało zapominane, ja tak czytam polskie gazety, nie tylko, Arek jakoś niedoceniany był w tym, nie zawsze jest, może przez pryzmat tego, że faktycznie w 2016, 2017 miał kontuzję i jeszcze przez te 4 lata w Napolu, proszę nie zapominać, nie mógł reklamować nawet gumy do rzucia, jeżeli tego mu prezes nie pozwolił, więc on był medialnie wyciszony i tak naprawdę nawet jak odchodził, ja tam nie będę teraz wspominał za bardzo przyszłości, ale uważam, że dużo rzeczy zostało gdzieś tam rzucane za Arkiem odchodząc, a tak naprawdę on oddał wszystko dla klubu Napoli i uważam, że to teraz takie troszeczkę powrót do Włoch. Ja to czułem, że Arek jednak Włochy kocha. Nie ukrywam, że też uwielbiał zawsze robić tutaj właśnie, nawet jak miał 2-3 wolne dni, to Włochy jednak to jest jego, on to czuje, on nie tylko język, ale też kulturę, jedzenie, ludzi, piłkę przede wszystkim i styl gry, więc ja myślę, że to będzie dobry ruch, ale za pół roku możemy się jeszcze raz kiedyś złączyć, jeżeli będzie potrzeba i wtedy ocenimy, czy to jest coś, co można gratulować, czy nie. Na razie myślę, że tym ruchem Arek otwiera sobie wszystkie drogi i nie zamyka żadnej. Tak? On jest dalej zawodnikiem Marsylii, idzie z jednego klubu Ligi Mistrzów do drugiego i uważam, że tutaj osoba trenera była bardzo decyzyjna w jego przyjściu. Rozmowy na płaszczyźnie zawodnika, trenera się odbyły, były dla zawodnika ważne. No i tutaj Pablo Longoria i Javier Ribalta, dyrektor sportowy Marsylii, obydwoje panowie tak aby nie blokowali tego przejścia. Dlaczego? No bo to jest też korzyść dla wszystkich. Tak, zawodnik nie idzie do klubu gorszego, tylko co najmniej takiego samego poziomu i jego wartość rynkowa raczej nie spadnie, tylko wzrośnie, a wiemy, że przyszło teraz w okienku zimowym dwóch z inną specyfiką, ale dwóch napastników, więc łącznie z Arkiem i dwoma jeszcze, których Marsylia ma zakontraktowanych, byłoby ich 5. Więc nie wiem, czy pozycja i rywalizacja byłaby łatwiejsza w Marsylii,
biorąc pod uwagę też styl gry i tak dalej. To może jest tylko czysta hipoteza moja, ale dlatego ja uważam, że to jest Arek tym ruchem nie ryzykuje, może bardzo dużo zyskać i wchodzi na pewną orbitę, na której moim zdaniem jeszcze nie był. I uważam, że tym ruchem może wejść na taką orbitę. To ostatnie pytanie, jak pan myśli, co Arek musi zrobić, jakie wykręcić liczby, żeby Juventus zdecydował się na koniec sezonu na wykupienie? Czy może to zostało wręcz powiedziane? Nie. Nie, nie. Myślę, że to jest... Nie chcę strzelać i chcę... Ma szansę osiągnąć dwucyfrowy wynik, jeśli chodzi o gole w Serie A i Lidze Mistrzów? Czy Arek ma szansę? Bez wątpliwości, że ma szansę i uważam, że to zrobi, ale tak jak mówię, to wszystko jest tylko jeszcze taka spekulacja, więc niech Arek tutaj się zaaklimatyzuje, nie będzie potrzebował długo, tak jak wspomniałem, ale no wiadomo, jako panowie, jako dziennikarze będą chcieli jakąś wypowiedź, że ja coś tam powiem, ile bramek on dzisiaj strzeli, ale uważam, że niech on się po prostu dobrze czuje, widziałem jego uśmiech na twarzy i to już jest połowa sukcesu, to wiem. I reszta po prostu, jak się będzie dobrze czuł, to tutaj jeszcze wielu ludzi, nie chcę gdzieś tam deklarować, ale jeszcze wiele ludzi się zdziwi, moim zdaniem. No to skoro wiem, że inny temat, nie Serie A, ale skoro się połączyliśmy, no to poproszę też o komentarz do transferu Kacpra Kozłowskiego. Czy to dobra liga dla niego? Dobry taki klub, który był już trampoliną dla wielu zawodników do Premier League czy do La Liga, prawda? Tak, ja uważam, że, znaczy nie ukrywam, że zgłosi się jeszcze w dzień przed transferem do Vitesse klub, z którym miałem kontakt odnośnie Kacpra jeszcze przed odejściem z Pogoni. Klub, który nie jest z top 5 ligi, ale który właśnie awansował do Ligi Mistrzów i jeszcze w takiej gorącej fazie właśnie decyzyjnej rozmawiałem z Kacprem, czy chcemy otworzyć tak jakby tą książkę i zacząć ten rozdział i gdzieś tam go rozważać, to powiem szczerze, że mieliśmy wrażenie, że ten klub, który się zgłosił, który mówię, jest topowym klubem w swojej lidze poza top 5, miałem wrażenie, że oni chcą uzupełnić skład. I to odbyło się pół roku wcześniej, jak Kacper poszedł do Belgii. Też klub, który był powiedzmy na topie, był na pierwszej pozycji. Więc uważam, że nie chcieliśmy takiego klubu. Dlaczego wybraliśmy Vitesse? Vitesse zaczęło sezon dosyć ciężko, ale jest to klub w lidze, która jest wymagalna i dużo trzeba gdzieś tam inwestować energii i tak dalej, ale tutaj atrybuty techniczne, piłkarskie, inteligencja piłkarska, otwarta, szybka piłka, taka przyjemność tej piłki chyba w tej lidze, w tej Eredivisie, tam gdzie gra Vitesse oczywiście, jest większa niż w innych ligach. Takie nasze wrażenie. Klub go mocno chciał, bo to jest klub, który, nie ukrywam, złożył też ofertę za innego mojego zawodnika, którego niestety klub nie puścił w tym okienku, który obecnie gra też we Włoszech, ale jest to klub, który uważam dla ofensywnych zawodników może się okazać top, ale poczekajmy tak samo. Tak? Uważam, że to była taka nasza decyzja rozsądna. Były tematy drugiej Bundesligi, był nawet jeden klub pierwszej Bundesligi, który pytał, były tematy Championship oczywiście, bo to jest oczywiste, Brighton współpracuje z wieloma klubami Championship, były tematy Serie B, i nawet nie ukrywam, to nie jest teraz taki menedżerski gdzieś tam chwyt, że mówię, tysiące klubów go chciało, a trafił do Vitesse. Vitesse jest świetnym klubem dla niego w tej konstelacji, że został tylko wypożyczony. Nie ma żadnej opcji wykupu i klub, który go miał wypożyczyć, nie miałby opcji ani wykupu, ani żadnej waloryzacji, żadnych korzyści z tego transferu, bo kluby, które go chciały, ale pod warunkiem wykupu, jeżeli miały taką opcję pod koniec wypożyczenia, to był top 3 Portugalii, to były top 4 Holandii, był nawet klub Serie A, który ma aktualnie bodajże 2 lub 3 Polaków, który chciał, ale pod warunkiem, że miałby opcję
lub jakąś waloryzację. Brighton nie chciał się na takie coś zgodzić. Brighton zapłacił 8-cyfrową liczbę w euro za jego transfer i nie chciał gdzieś tam oddawać nic z tego, to jest ich zawodnik. Więc to było utrudnienie w tym transferze. Tak? To ludzie sobie tak nie wyobrażają, ale to jest tak, jak ja miałbym wziąć akcje, które dopiero mogą wzrosnąć, miałbym nimi pracować, tą firmę budować, do której te akcje należą, a jak już te akcje wzrosną, to mam je oddać z powrotem, więc nie mam za bardzo korzyści z tego, żeby człowiek też zrozumiał, dlaczego to tak funkcjonuje, że jak ktoś ma tylko wypożyczyć i to jeszcze 18-latka, tutaj ten jego wiek grał na niekorzyść, bo to nie jest zawodnik, który od razu ad hoc pomoże, tak, jako 18-latek, który, nie ukrywajmy, przez pół roku nie grał regularnie w Belgii, tak jak panowie wiedzą, więc to nie jest zawodnik, który zostanie wypożyczony i od razu być może jakiemuś klubowi, który gra w Lidze Europy albo nawet w Lidze Mistrzów pomoże. I dlatego taki wybór był, który jest troszeczkę bezpieczny i też zdajemy sobie sprawę, że tym ruchem pół roku wcześniej, który razem wykonaliśmy z zawodnikiem, z Pogonią, to był ruch nie od A, B, C, tylko to był A do F od razu, finansowo, transferowo i tak dalej. I teraz jesteśmy w stanie, bo taka była też taki był warunek tego transferu do Brighton, że oni będą razem z nami szukać kluby, które są dla jego rozwoju idealne, bo zawodnik, no, nie ukrywamy, z Pogoni do Vitesse by nie trafił, nie ma takiej opcji, nie ma finansowej opcji. Tak jak kiedyś Arek Milik wspomniał mi chyba 6 lat temu, że albo 5, no, że tak idealnie to by było trafić z Polski do AZ Alkmaar na przykład, jako świetny klub dla napastnika. Wówczas wiem, że Alkmaar miał idealną, fantastyczną piłkę, no ale takie kluby nie chcą płacić za zawodnika 3, 4, 5 albo więcej milionów, albo jak w przypadku Kacpera jeszcze więcej, więc to nie jest łatwe i też chciałbym budować karierę każdego zawodnika jak Luis Suarez, który z Urugwaju idzie do Groningen, a z Groningen do Ajaxu, a z Ajaxu do Premier League, ale nie zawsze jest to możliwe, więc tutaj są różne komponenty, które trzeba połączyć i później przy budowaniu kariery też odgrywają przypadki rolę. Tak, Kacper miał dużo pecha w meczu przeciwko Genk, albo Gent prawie złamał kostkę, później chorobę miał tam, która wykluczała go na prawie półtora tygodnia i tak dalej. W odpowiednim momencie trzeba być na miejscu, więc to tak jak życie jest, trzeba czasami mieć tą okazję, ją wykorzystać i zobaczymy, czy to będzie też przypadek tutaj z Kacprem Vitesse. Bardzo dziękujemy, jeszcze raz gratulujemy dwóch polskich napastników w dwóch topowych europejskich klubach. Robert Lewandowski w Barcelonie, Arek Milik w Juventusie. Czekamy na debiut. Przemysław Pańtak był naszym gościem, dziękujemy bardzo. Notabene, kiedy ten debiut, jak kiedy się można spodziewać, czy on byłby już w stanie znaleźć się w kadrze na Romę, czy za wcześnie? No, z drugiej strony przychodzi piłkarz, który gra na co dzień. Choć widziałem, że 130 z 270 minut nie zagrał w tym ostatnim meczu Olympique Marseille, a prawdopodobnie po to, żeby nic się nie stało i nie zablokowało tego transferu. Znaczy, widząc, jak postępuje Allegri, to tak naprawdę nie wierzę w to, że Milik zadebiutuje z Romą. Nawet nie wiadomo, jaki wynik by nie był. Chyba, że byłoby 4-0 dla Romy i trzeba byłoby koniecznie gonić wynik, to wtedy jakiś eksperyment totalny na wystawienie trzech napastników. Pierwszym do wejścia w tym momencie jest Moise Kean. Mimo jego oczywistych tam problemów z formą, która czasami jest, jeden mecz zagra w miarę dobry, kilka meczy przeplata gorszymi występami. Natomiast no jeszcze to nie jest moment, żeby Arek się, podejrzewam, wygryzł Wlachowicza, ale myślę, że niedługo. No jest natłok tych spotkań. Myślę, że na słabsze drużyny z Serie A czy na Coppa Italia to będzie jego pole do popisu. Jeszcze dopowiedz, a Wojtek Szczęsny kiedy się wraca? Na Romę wraca. Tak, właśnie? Tak. Wojtek wraca na Romę. Ja to się bardzo cieszę, jestem zwolennikiem Wojtka. Ale chyba raczej nie do podstawowego składu, bo to tak trudno w tym momencie. No nie wiem, no takie, nie wiem, może jakieś ostatnie są informacje, że już trudno jest zgadnąć gotowy, tak naprawdę. Bo Mattia Perin po tych dwóch pierwszych występach wyglądał bardzo dobrze. Nawet nie wiem, czy jeszcze nie będą chcieli tak trochę przyoszczędzić Wojciecha Szczęsnego. Tutaj też hierarchia jest ustalona oczywiście. Tak. I te dwa dobre występy Nepelina i tej hierarchii nie
nie zaburzą, no Szczęsny jest numerem jeden, a idąc w górę, no Vlahović, czy tam ten jeden słabszy mecz, czy to też absolutnie nie jeden słabszy mecz, tak niezawiniony dużej części przez niego. Też nie zmienia tego, że tutaj nagle Allegri będzie coś kombinował. No pewnie Milik będzie w kadrze, dostał numer. Czy dostanie szansę, no to trudno powiedzieć, ale no tak, no tych meczów ja policzyłem, to jest 13 ligowych do tej przerwy listopadowej i 6 w Lidze Mistrzów, czyli meczów jest bardzo dużo, a ta przestrzeń czasowa naprawdę nie jest zbyt długa, czyli prawie 20 meczów i tutaj trzeba będzie rotować. Wiadomo, że Vlahović jest robotem. Kiedy był zmieniany w Fiorentinie, zdarzało się tam rzadko, to kręcił nosem. W Juventusie już trochę tego tak nie okazuje swoich humorów. No i ale myślę, że też tak ambicjonalnie to przyjście Milika na Vlahovicia podziała, bo to jest taki zakapior. A Arkadiusz Milik, tak sobie myślę, no będzie musiał się nauczyć jeść małymi łyżeczkami. To jest trudna sztuka, bo wchodzić na 15 minut, czy dostając szansę gry w podstawowym składzie, powiedzmy raz na 2 tygodnie, czyli raz na 4 mecze, no to nie jest łatwo. Nie każdy sobie z tym potrafi poradzić, żeby jest szansa, to ją wykorzystuje. Czasami ktoś potrzebuje więcej ogrania i tak dalej, więcej pewności siebie. Czyli taka, no ale wiadomo, no, przychodzi do trudnego klubu i trudno na siebie narzuca rolę, no ale jest profi, zatem musi sobie z tym radzić. Właśnie, jestem ciekaw, mamy takie zestawienie nawet, nie wiem, czy ono już się pojawiało, a chyba nie, takich zmienników Juventusu w ostatnich, powiedzmy, latach, chyba od czasów Serie B. No to tam to ten rozstrzał jest kompletny. No miejmy nadzieję, że to nie będzie Anelka albo Bentner, tylko gdzieś tam w okolicy Llorente, może Matriego, choć tam powiedzmy ta czołówka, no to tak różnie bywało, bo były momenty, kiedy Jakinta czy Quagliarella byli podstawowymi, natomiast no też no widzimy, że ta lista jest taka średnia, tak? Bo czy Osvaldo, czy Zaza, czy Paladino, no to nie były żadne gwiazdy. No właśnie, a sam Moise Kean, jak go oceniacie? No, czy to jest... Kompletny nie wypał. Znaczy, on, jego wejście miał znakomite, jako chyba 18-19-latek, popraw mnie, jeśli się mylę, natomiast tak zapowiadał się znakomicie, to mówiło, że to jest przyszłość reprezentacji Włoch. Nie było wiadomo, czy jako skrzydłowy, czy tam boczny napastnik, czy jako dziewiątka. Natomiast no, wraz z biegiem lat, no to tutaj te jego notowania mocno spadały. Wydaje mi się, że jego w ogóle by nie było w Juventusie w tym momencie. Natomiast kiedy w ostatniej chwili, rok temu, Ronaldo powiedział, że on chce odejść, no to tak ściągali na sztukę, no i jedyne, co im się udało załatwić na szybko, no to był właśnie Kean z PSG. Więc wydaje mi się, że... No tak, to jest właśnie ostatnią chwilę. No jest właśnie. Jego najlepsza wersja tak. Była w PSG, mam wrażenie, przynajmniej tam w takich pojedynczych meczach. No tutaj no, wydaje mi się, że cały czas głowa nie dojeżdża u niego najbardziej. Że to jest taki piłkarz, który chyba no, bardziej bawi się piłką niż jest, chce być, czy też wybić się w takim klubie korporacyjnym i zimnym, jakim jest Juventus. No ale ja bym jeszcze nad nim popracował, bo to jest piłkarz przynajmniej dwufunkcyjny, który może grać na skrzydle, który może być dziewiątką, chociaż w to drugi już mniej wierzę. Jest ciągle młody, wydolny, zdrowy, jest w nim jakiś tam potencjał i tak go przekreślać, no trochę byłoby mi żal, ale z drugiej strony Allegri tych młodych traktuje tak z buta raczej, czyli tutaj też trudno mu wróżyć jakąś wielką przyszłość czy jakiś wielki przełom w tym sezonie. Mamy też do pokazania wam listę zawodników, polskich zawodników, którzy występowali w Juventusie. Nie jest to duża lista, bo jest tam tylko Zbigniew Boniek i Wojtek Szczęsny. Nie wiem, czy widzieliście rano, z samego rana Zbigniew Boniek wrzucił takiego prowokacyjnego tweeta ze screenem z Instagrama chyba Arka Milika, gdzie było niebieskie serduszko i białe, Olympique Marsylia, no czyli... Ale co, no, zmiana klubów, coś naturalnego. Pamiętam, było takie fajne zdjęcie, które Arek wrzucił, to w momencie, kiedy się powiedzmy pokłócił już w Neapolu, wrzucił taką fotkę z Aurelio de Laurentisem i takie właśnie serduszko było narysowane wokół nich. Także no, no wiemy, że ta, powiedzmy, relacja z Neapolem no bardzo się pogorszyła w pewnym momencie. Też niezbyt dobrze go potraktowano, to właśnie agent wspominał, że no cóż, no, nie szli mu zdecydowanie na rękę. Tak. Próbowali się po swojemu pewne rzeczy wymusić, no też się nie dali, żeby to zrobić. Napoli i De Laurentiis to jest trudny temat. Trudny temat do ugryzienia i tam trzeba mieć dużo, dużo cierpliwości. Ale ciekaw jestem, bo Arkadiusz Milik, no tak znamy go lepiej lub gorzej, no, ale to jest taki raczej ułożony, spokojny chłopak, który miał to szczęście, że grał na takich gorących stadionach, gorących terenach, no bo jednak Napoli i Olympique Marsylia, no to pod wieloma względami są do siebie bardzo, bardzo podobne, od strony kibicowskiej, atmosfery portowej i tak dalej. Natomiast do Juventusu no, trafia do takiej spokojniejszej atmosfery. Nie chcę powiedzieć, że no, tutaj presja jest jeszcze większa, bo tutaj każde miejsce poniżej pierwszego to jest rozczarowanie, czy sezon bez jakiegokolwiek trofeum, no to już w ogóle tragedia.
Ale no, od strony takiej kibicowskiej, no, no nie będzie aż takich może takich wahań, takich straszliwych, jakie mu na pewno towarzyszyły w Neapolu czy też w Marsylii. Może to też jakoś na niego podziała lepiej. Marcin, do ciebie pytanie. My już pokazywaliśmy letnie przyjścia i odejścia do Juventusu. Zobaczmy jeszcze raz. Milik tutaj uzupełnia ten skład nowych ludzi. Bremer, Gatti, Kostić, Pogba, Di Maria. No i być może za chwileczkę Leandro Paredes. Patrząc na tych, którzy odeszli i tych, którzy przyszli. Kogo ci brakuje wśród tych, którzy przyszli i wśród tych, którzy odeszli? No bo wiadomo, że paru zawodników Juve chciało się też pozbyć. I generalnie, patrząc na ten skład, czy to jest twoim zdaniem mocniejszy skład niż w ubiegłym sezonie i wynik w Serie A może i musi być większy? Znaczy tak fajnie byłoby podzielić Mercato na dwie połówki. Początek Mercato w wykonaniu Juventusu uważam, że był bardzo fajny. Przyjście Pogby, którego no, praktycznie każdy kibic chciał, mimo tych jego problemów z kontuzjami. Angel Di Maria, no, niesamowite nazwisko, cały czas ogromna firma europejska. Bremer, gwiazda ligi z poprzedniego sezonu. Podkradziony Interowi jeszcze. Zgadza się, w ostatniej chwili podkradziony Interowi, co po prostu było przecudowne dla kibiców, coś takiego. No, naprawdę oceniam, początek okienka był bardzo dobry. Później rozentuzjazmowany tłum chciał Depaya. No, ten Depay nie przyszedł ze względu na swoje horrendalne wymagania płacowe, które i też nie wiadomo, czy by się nie stał drugim Ramsejem, gdzie więcej by nie grał niż grał, albo robił jakieś inne fochy. On chciał 8,5 miliona, euro za sezon. Netto. Jeszcze potem były głosy, że chcieli nagle 10 milionów dla agenta. Tak. To w ostatniej chwili tam się zmieniało. Jeśli chodzi o odejścia, no to rozczarowanie. Rabio miał dogadany transfer do United, weszła pani agentka. Jest jak jest, prawda? Odejście Bernardeskiego, który niestety mijał się z formą przez cały pobyt w Juventusie. Odejście Kieniego, no niestety Nestor kiedyś musi odejść, to jest normalne. Bardzo szkoda mi Dybali. Rozumiem decyzję klubu, bo Dybala był bardzo często kontuzjowany, wypadał na najważniejsze mecze sezonu, ale ja lubię takich zawodników. To są zawodnicy nietuzinkowi. Bardzo często cofał się między linię pomocy, ataku, robił tam różnicę. Tego oczekuję od Di Maria i to Di Maria pokazał w pierwszym spotkaniu w lidze, że potrafi tak grać. I to jest potrzebne, bo przez ten siermiężny środek pola, tych pomocników, którzy nie potrafią zagrać ofensywnie nic kompletnie do przodu, bo im to nie wychodzi. No tak, takich niestety Fabio Paratici jeszcze nam sprowadził. Natomiast no, nie ma dramatu, uważam, tego okienka. Mogłoby być odrobinę lepiej, jeżeli by przyszedł Depay i byłby chętny naprawdę na granie pierwszych skrzypiec, to byśmy mieli w ataku wtedy konkretnie bardzo duże pole manewru. Natomiast Arek jest typowym zmiennikiem Wlachowicza. Też nie wierzę tutaj, co Tomek powiedział, że będzie promowany tak jak Morata. To jest już w tym momencie przez jego warunki fizyczne i po tych kontuzjach, to jest inny typ napastnika. To jest typowy wykończeniowiec. Jeżeli będzie dostawał piłki w pole karne, coś mówiłem, będą bramki. Ale ciekawe, bo tak patrząc rzeczywiście, tak uzmysłowiając sobie nawet na tych piłkarzy, których sprowadził Juventus, patrząc na tę listę, to chyba żaden zespół nie ma tak lewostronnej, czy też lewonożnej ofensywy, bo tutaj mamy Di Marię, Vlahovicia, Kostića, teraz dochodzi Mili. Nie wiem, jak to wpłynie na... I to w tym sensie to rosną szanse Kenan, który jest zupełnie innym piłkarzem. No ciekawe to jest. To jest ciekawe. Myślę, że na to też można zwrócić uwagę. Ja też jestem tak, w sumie teraz mi przyszło do głowy, że jeśli popatrzymy właśnie na te transfery i na tego Dybala, o którym wspominałeś, wydaje mi się, że Juventus tak ma trochę zmienił swoje podejście i stara się nie dać się przepychać jakoś agentom i nie spełnia, powiedzmy, tych dziwnych żądań, czy kiedy dochodzi nagle do zmiany albo agent coś kręci, to nie ucinają rozmowy, bo tak przecież było z Dybalą, który miał na stole ofertę chyba rzędu 10 milionów za sezon, czyli ogromna kasa, dużo większa niż dostał teraz. To za czasów Ronaldo, wtedy tak. Grymasił. Tak. Natomiast tak podobno, tak zobaczymy, poczekajmy, może do stycznia i tam ostatnio zdanie, to okej, to my nie chcemy przedłużać tej umowy, to już dajmy sobie spokój. Podobnie teraz z Depayem. Zaczęli kombinować? Nie, okej, to my w takim razie nie wchodzimy w to. Pamiętam takie czasy właśnie wcześniej, za Paraticiego jeszcze, że tak trochę lekką ręką te kasy rozrzucamy. Pamiętam, że chyba Emre Can to dostał 16 milionów euro za podpisanie umowy. Oczywiście wolny agent, tak, natomiast no, to horrendalna kwota. I oni tak te pieniądze trochę sobie rzucali. Tutaj 7 dla Rabion. Netto siódemka chyba, czy szóstka dla Ramseya i tak te pieniądze się rozchodziły. Tak chwilę trwaj, nie ma piekła, a teraz widać, że te finanse raczej tak starają się chyba po to przyszedł właśnie ten Mauricio Arrivabene. Wygląda groźnie i działa tak. To dosyć zabawne w taki sposób jest, że Di Maria zarabia w tym momencie mniej niż Rabiot,
a Locatelli, który przyszedł też jako zbawca środka pola, zarabia mniej niż Artur, który może podał 3 razy prostopadle przez cały sezon. No to jest w ogóle... Te same błędy, choć nie aż w tak wielkiej skali jak Barcelona, która przecież teraz jest Frenkie de Jong, który ma 15 milionów euro i nie można go nigdzie wypchnąć, bo nawet jak mu daje 18 Manchester United, to on mówi, nie, ja to już sobie wolę zostać w Barcelonie. I klub ma tutaj z tym problem. A propos Dybali, jak zostanie przyjęty na Allianz Stadium? No myślę, że niestety zostanie wygwizdany, no bo tak to jest, że kibice, no zresztą łaska kibicowska na pstrym koniu jeździ, to jest bardzo krótkowzroczni są kibice. Ja jestem cały czas sympatykiem tego piłkarza, mimo że w tym momencie gra w Romie. Być może, jeżeli by przeszedł do Interu, to nie byłbym w stanie w tym momencie tak mocno wybaczyć, bo Inter jest klubem, w którym Juventus ma najbardziej na pięku. Natomiast Roma, no jakiś tam szacunek jest, to jest klub z wiecznego miasta. Póki ostatnie lata pokazują, że ten klub to też nie jest w top 4. Tam się zdarzały momenty, że do tego top 4 zapukał, ale gdzieś tam cały czas jest troszeczkę niżej. I z którego Juventus raczej bierze zawodników niż oddaje. Dokładnie. A jak myślicie, jak Arek Milik zostanie przyjęty na stadio Diego Armando Maradona? Nie, tutaj nie będzie litości. Tak jak podejrzewam, że z Dybalą to jednak będzie takie soft potraktowanie. No jednak... To pożegnanie było Dybali bardzo takie wzruszające z obu stron, bo łzy popłynęły z boiska i z trybun. No i to zostaje. No, Dybala to jest taki piłkarz, który nie wywołuje złych emocji u kibiców. No i nawet jeśli on odszedł, no to jest taka empatia dla niego była. Wielu chciało, żeby został, no ale no nie dało rady, okej. Okay, no ale jesteś ciągle nasz, jesteś ciągle w naszych sercach i myślę, że nie zdziwię się, jeśli nawet zobaczę podczas tego meczu kibiców na trybunach w koszulce Juventusu z nazwiskiem Dybala, naprawdę. I raczej jakieś powitanie negatywne, no chyba, że nie wiem, strzelił gola i manifestował nagle radość. Ale już powiedział, że nie będzie cieszynki robił. Też nie podejrzewam go o takie zachowanie. Natomiast jeśli chodzi o powrót Milika do Napoli, to tam nie będzie przebacz. Nie no, przecież pamiętamy, jak Higuain wracał, czy też jak Sarri, to nie, to Neapolitańczycy to oni czegoś takiego nie wybaczają. Przy czym aż tak Arka nie kochali, żeby robić z nim jak z Higuainem, powiedzmy te sytuacje, gdzie tam, nie wiem, papier toaletowy z jego wizerunkiem, czy śmietnik ubrany w jego koszulkę, no to aż tak pewnie się nie zaangażują w to, mam wrażenie. Pamiętam, najbardziej mi rozśmieszyło, że wystawiali takie manekiny ciążowe i w koszulkę nakładali Higuaina, żeby tutaj pokazać ten jego wielki brzuch. On faktycznie miał problemy czasami, jeśli jak wracał, to tam troszkę za dużo tej wołowiny argentyńskiej chyba spożywał. Natomiast Dybala też mam wrażenie, że to taki chyba jeden z niewielu przypadków, gdzie kibice jednak w tym konflikcie klub-zawodnik postawili się po stronie zawodnika. No to też taki zawodnik, którego trudno było nie lubić. Też taka fizjonomia, takiego troszeczkę dziecka, młodego chłopaka, sympatycznego. No wydaje mi się, też miał jakiś tam wpływ. No i miał fajne też momenty w Juventusie, więc wydaje mi się, że to taki prawdziwy nie będzie wygwizdany, pewnie nie będzie jakichś wielkich oklasków, natomiast też tak raczej go przyjmą ze zrozumieniem. Zobaczymy. Gdyby poszedł do Interu, jakie były plany początkowo, to oczywiście to by nie było żadnego przebacz, a tak, wydaje mi się, że będzie okej. Okay. Mamy do skomentowania jeszcze, moi drodzy, losowanie Ligi Mistrzów i włoskich klubów, skoro to jest specjalne wydanie magazynu Kurwa Sud. Z Tomkiem wczoraj rozmawialiśmy. Juventus trafił do grupy z PSG, Benfica i Maccabi Haifa, która wraca po wielu latach, to raczej dostarczyciel punktów. Ale czy będą ciężary z wyjściem, czy jak to oceniasz? Czy pewne drugie miejsce, no bo PSG pewnie tutaj faworyt. No to cały czas zmierzamy do tego, czy będzie pomocnik, czy będzie Paredes, czy będzie Pogba zdrowy, czy Di Maria będzie zdrowy. Jeśli te wszystkie rzeczy zostaną spełnione, to drugie miejsce jest obligatoryjne. Podejrzewam, że Allegri potrafi czasami naprawdę tak ustawić tą drużynę taktycznie, co było w poprzednim sezonie z Villarreal, Villarreal nawet było w Lidze Mistrzów. Mimo tego przegranego meczu, to według mnie to jedno z najlepszych taktycznie spotkań Juventusu w tamtym sezonie. Trudno, że przegrali. Rugani się obciął, zdarza się, później mental spadł. Natomiast da się tą drużynę ułożyć z tymi zawodnikami, którzy przyszli, na to, żeby powalczyć z PSG. Być może patrząc to, co teraz Paryżanie robią na początku sezonu, to jest nie do pojęcia, bo niesamowicie są ułożeni, ale tam ego jest tak ogromne, że zaraz w każdej chwili może wybuchnąć. Natomiast jeżeli będziemy grali tak jak z Sampdorią, to faworyci do trzeciego miejsca.
No właśnie, ja też no, tak. Ja bym się nie zdziwił, gdyby Juventus skończył na trzecim miejscu, bo Benfica to jednak jest taka drużyna, która w tej Lidze Mistrzów radzi sobie naprawdę, naprawdę nieźle. Chyba z tego, co pamiętam, Barcelonę zrzucili na trzecie miejsce. Tak, tak, 3-0 wygrali. No właśnie, ale to, że to była Barcelona Ronalda Koemana. Tak, no, ale to jest Juventus tego drugiego Maxa Allegriego i też to nie wygląda jakoś wybitnie. Przynajmniej na razie, może to się zmieni oczywiście. Ja też bym nie płakał, bo może by spadli do tej Ligi Europy, może byłaby okazja coś tam pojechać przy jakimś meczu porobić. Finał Juventus-Roma. Tak, oczywiście jako kibic Juventusu nie mogę powiedzieć, żebym się cieszył z trzeciego miejsca, natomiast patrzę realnie, jak to wygląda w tym momencie. Oczywiście. No, ja myślę, że Juventus... No, zagrożeniem jest ta Benfica, bo raczej nie wierzę, żeby nawiązał walkę z Bezże. Benfica teraz oglądałem w tym dwumeczu z Dynamem Kijów. Oczywiście no, Dynamo Kijów to nie jest to Dynamo Kijów, co jeszcze jakiś czas, jeszcze no wiadomo, przed wojną. No ale wyglądała Benfica znakomicie. No, w Łodzi czapki z głów, jak oni się poruszali, biegali. Pamiętam też przecież ten dwumecz Juventusu z FC Porto, czyli te portugalskie zespoły tak ostatnio Juventusowi mocno zalazły za skórę. Także Benfica, która Juventus swego czasu też przecież pokonała w półfinale w dwumeczu Ligi Europy. To już trochę lat upłynęło, ale było. No fajny dwumecz się zapowiada. No, to będzie dwumecz o drugie miejsce. To nic nowego. Ameryki tutaj specjalnie nie odkryje. Nie powiem, że z jakimś wskazaniem. Dla mnie 50-50 w tym momencie. Informacja dla naszych widzów. Arka Milika w barwach Juventusu w Serie A, ale i w Lidze Mistrzów będzie można oglądać na antenie Canal Plus Online. Za 40 zł miesięcznie macie dostęp do Canal Plus Online, gdzie oprócz tych meczów, do których prawa ma Technik, Canal Plus, czyli Ekstraklasa, La Liga z Barceloną i Realem, również Polsat Sport Premium dostępny, czyli Liga Mistrzów i kanały Eleven Sports, a więc serię A. A powiedzcie, no właśnie, a Inter, czy ma szansę na wyjście z grupy? Jak to widzicie? Czy tutaj z Barceloną walka o drugie miejsce, Bayern Monachium, Barcelona, Inter, Wiktoria Pilsno. Widziałem kibice Interu, żalili się na Twitterze, że piąty rok z rzędu, jak nie Barcelona, to Real Madryt. Teraz znów Barcelona, nie ma szczęścia w losowaniu. Inter zawsze bardzo taka silna grupa, trzech solidnych rywali przynajmniej. Czy to rzeczywiście jest tak, że Inter trafił w najmocniejszą grupę? No, będąc wrednym, mógłbym powiedzieć, że jest 0% szans na wyjście. Niech będzie, że mają 1% szans. Barcelona po tych transferach letnich to klub, który najprawdopodobniej będzie się do końca bił i o triumf w Lidze Mistrzów, i o triumf w Lidze Hiszpańskiej. Bayern z Nagelsmana w końcu też zaczyna odpowiednio wyglądać. I podejrzewam, że to Inter tam nie ma podjazdu niestety do nich. No. A jak wyjdzie z pierwszego? Będę bardzo zaskoczony, ale oczywiście ja życzę włoskim klubom jak najlepiej, no bo to też jest tak, że no to każdy, wtedy kluby zdobywają punkty. I natomiast też prestiżu trochę tak, natomiast nikt Interowi nie bronił zdobywać punktów do tej pory, żeby nie być w trzecim koszyku. No właśnie, Michał, ale oni też mieli ciężkie grupy, bo oni znowu Barcelonę trafiają. Była Barcelona z Borussią, była Barcelona z Tottenhamem, no i wtedy się kończyło dwukrotnie na trzecim miejscu. Ale mieli też Szachtar, któremu się położyli. Tak, to prawda. Inter też miał swoje problemy i właśnie, nawet kiedy miał Barcelonę, no to nie były problemy z Barceloną przede wszystkim, tylko z PSV chociażby, tak? Ze Spartą? I ze Slavią chyba. Ze Slavią Praga, tak. Więc no a teraz Wiktoria Pilsno, która tam... Jan Kliment będzie chciał urwać punkty. Ale powiedz, ale też... Ja nie wiem, bo ja jeszcze nie wiem, jaka ta Barcelona będzie, bo to jest taki projekt... Tak to jak, w ogóle będzie mógł grać? Też no właśnie, bo być może jeszcze jest groźba, że UEFA nie pozwoli zgłosić tych nowych zawodników. Zobaczymy. W każdym razie zobaczyłbym konfrontację Romelu Lukaku kontra Robert Lewandowski, Lautaro Martinez, przecież też w swoim czasie przymierzany do Barcelony. Za to Milan, który trafił do przepotwornie trudnej grupy rok temu i chyba zajął czwarte miejsce. Tak. Wtedy z Liverpoolem między innymi. Teraz Chelsea, Red Bull Salzburg, Dinamo Zagrzeb, czyli walka z Chelsea o pierwsze miejsce. Czy tutaj według mnie Milan jako mistrz Włoch ma obowiązek pokazać się z jak najlepszej strony. Nie ma już w tym momencie manewru na udawanie, że coś za słaby skład, czy cokolwiek, zajęcie jakiegokolwiek niższego miejsca niż drugie i pewne wyjście z grupy. No jeszcze rozumiem, Chelsea też ma swoje problemy, natomiast no to jest firma, ale Milan musi walczyć o pierwsze miejsce. Musi pokazać, że jest topowym włoskim klubem, już teraz zdobył mistrzostwo. No, musi.
To jeszcze powiedzcie, jak widzicie szansę na wyjście z grupy Napoli, znów w grupie z Liverpoolem. Pamiętacie ten słynny dwumecz, ten mecz na Anfield, gdzie w ostatniej akcji Arek Milik mógł być bohaterem zatrzymany przez Alissona, tak, więc, ale zobaczcie, Ajax, Liverpool, Napoli, Glasgow Rangers, czyli naprawdę każdy może każdemu urwać tam punkty. Liverpool słabiutko zaczął sezon, jeszcze nie wygrał meczu, a zawsze w Lidze Mistrzów Liverpool zdarzały mu się potknięcia na wyjeździe, no choćby właśnie z Napoli wtedy te trudne spotkania. Z Napoli to te mecze były cztery, takie dwie wygrane Napoli, jeden remis, jedna porażka. To właśnie ostatnia kluczowa, natomiast nie wyglądało to źle. No taka trudna grupa trochę, mam wrażenie. To łatwo można się najbardziej przewrócić. Najbardziej istotne dla Napoli będą mecze na własnym stadionie, bo oni się potykali. Czy to w lidze tracili swoje szanse, przegrywając u siebie, czy nawet w poprzedniej edycji Europejski Pucharu było tak samo. Przecież po rewanżu na Camp Nou wszystko wydawało się już, a pokonamy tę Barcelonę, jedziemy dalej po Puchar, a jednak wyraźnie przegrali. Zatem jeśli będą w stanie punktować, jeśli będą w stanie przynajmniej 7 punktów zdobyć na własnym stadionie z tymi trzema rywalami, no to te dwa powinni, czy też trzy dorzucić w meczach wyjazdowych i z dziesięcioma wyjść. No ale najważniejsze to nie zawodzić przed własną publicznością. Słuchajcie, to jeszcze wracając na koniec do Arka Milika, do tego tematu, który też i podniósł Przemysław Pańtak, tej recepcji w Polsce, zupełnie innej, szanowany we Włoszech, sami cytujecie. U nas jednak memy, u nas nazywany Mylikiem. Nawet na czacie też niewiarę czytam, że kontuzja, że się nie ruszy z ławki, że Juve z nim spadną do Ligi Europy. I zobaczcie, Ticket to Fly daje odpór, pisząc: odpuśćcie z tym jadem na Milika. Chłop odpali. Gdyby był szklany, lewy i miernota, to taka marka jak Juve by go nie ściągnęła do siebie. Więcej empatii, motherfuckers. Ale tak, to jest... ja bym ten temat rozciągnął dalej, na inne nazwiska. Przecież to samo dotyczy Piotra Zielińskiego. W jakimś sensie też Wojciecha Szczęsnego, który we Włoszech naprawdę ma opinię, odkąd pojawił się w Romie, to właściwie zawsze to była poniżej pierwszej trójki w całej lidze nie wyszedł. Zdarzyły mu się jakieś pojedyncze mecze czy epizody, jak początek poprzedniego sezonu nieudane, ale to były wyjątki od reguły. No Zieliński we Włoszech, właściwie każdy trener by go chciał mieć w swoim klubie. I każdy, który z nim pracował, się zachwycał. I dał mu kierownicę do ręki, natomiast w Polsce wiemy, jak jest postrzegane. No i inaczej jest z Milikiem. Pewnie jeszcze można byłoby podłączyć do tego Piątka i jeszcze paru innych zawodników, którzy we Włoszech naprawdę mają bardziej lub mniej zasłużone bardzo dobre opinie. Czyli tak jest. No my może jesteśmy bardziej krytyczni, może my tylko patrzymy przez pryzmat reprezentacji i tak dalej, a nie zawsze tak można. I czasami by się przydało rzeczywiście tych Polaków może też pogłaskać. Może taka jest nasza też mentalność polska. Tak? Zobacz, mamy taką właśnie małą belkę ze skutecznością Arka, bo to jest coś, co mu się zarzuca od lat, że pamiętamy nawet te mamy z okularami przewidzącymi przeciwsłonecznymi dla słabowidzących. Niech strzela Milik, prawda? Skazaniec pod murem. Natomiast tu widzimy, że jeśli chodzi o przełożenie tych oczekiwanych bramek na bramki, no to wygląda wręcz bardzo pozytywnie, no bo 17 przy teoretycznie oczekiwanych 14 i tak dalej, to są bardzo dobre liczby. Tylko że Arek ma taki trochę problem, że wspominałeś ten właśnie mecz z Liverpoolem i no on kiedy ma najprostszą sytuację możliwą, no to on wtedy marnuje. Natomiast potrafi uderzyć, pamiętam taki był mecz z Parmą, gdzie uderzył kapitalnie, nie wiem, z 25 metrów nie do wyjęcia i strzela takie nieoczywiste bramki, a te oczywiste wydawały się najprostsze. No czasami gdzieś mu ta noga po prostu się, piłka się po nodze prześliźnie i pod tym kątem też taki podobny mam wrażenie do Alvaro Moraty chociażby, który też z tymi najprostszymi, kiedy wydawało się, że wystarczy nogę dołożyć, że wystarczy sam na sam, no to tu coś mu nie szło. Natomiast potrafił kapitalnie uderzyć z dystansu, kogoś minąć. No bo pozycję i legendę na pewno napastnika budują gole w ważnych meczach. I gdyby strzelił wtedy na Anfield Road, to też jego pozycja by urosła. No, te liczby są fajne, ale no wiele było takich właśnie strzelanych z przeciętnymi, takich meczach mało istotnych, które bez jego goli i tak by byłyby wygrane. No ale pamiętam chociażby wejście Milika do Serie A, no to było piorunujące. No, myślę, że wcale nie dużo gorsze niż teraz Kvaratskhelia, czy to już zapomniałem. Kvaratskhelia, niech mówią, niż możemy przy tym zostać. No,
gole z Milanem, świetne występy w Lidze Mistrzów na początku, Barwach Napoli, później pojawiły się problemy zdrowotne i to się mocno, mocno rozmyło. Ale sam początek, samo wejście, czy jego przyjście do Serie A było świetne. Mhm. No i to też jest kwestia chyba, którą warto podkreślić, bo ja szczerze mówiąc Arkowi bardzo liczyłem tego transferu, żeby on spełnił to marzenie, żeby przejść do Juventusu, bo to trochę się już ciągnęło, jak wspominał właśnie agent Arka, że od 2 lat był ten temat dość mocno grzany. No, 2-krotnie zerwane więzadła. To wydawałoby się, że kariera tak. Po prostu skończona. U wielu piłkarzy to kończyło. Jedne zerwane więzadła przecież kończyły karierę. Jest, chociażby Fawzi Ghulam, to zapytał się na kapitalnego lewego obrońcę. Mhm. Miał iść do Bayernu za chyba 50 milionów euro. Nagle zerwane więzadło i okazało się, że to jest człowiek, który nie nadaje się na Napoli. Natomiast u Arka widzimy jedne zerwane więzadła, drugie zerwane więzadła, parę takich też poważnych urazów. Rok temu zresztą, z tego co pamiętam, ze względu na problemy z kolanem stracony okres przygotowawczy. No i widzimy, że on wciąż jest na powierzchni, że on mimo tych problemów trafia do jednak czołowego klubu, jeśli chodzi o piłkarską historię, być może w lekkim dołku, no ale to jest dołek na takiej zasadzie, że muszą walczyć o mistrzostwo, a nie mają gwarantowanego. Tak? Więc dla mnie to jest piękna historia i ja się osobiście bardzo cieszę. Tak, tutaj te padały porównania z Alvaro Moratą, który dla mnie jest fenomenem, w jakich grał klubach, Real, Chelsea. Ile kosztował? Tak, Atletico, Juventus. Ale jak popatrzysz na karierę Arka, to nie ma drugiego, to znaczy no, poza Robertem Lewandowskim, zobaczcie, tutaj Bayer Leverkusen, Ajax, Napoli, Olympique Marsylia, Juve. No, moim zdaniem wycisnął maksa no, trzy ligi z tej kariery. 105, tak? Czyli tak. Niemiecka, francuska i włoska. No, no, skala talentu na pewno wskazywała na jeszcze coś więcej. Na jeszcze coś więcej. No jednak te kontuzje no, trzeba mieć trochę szczęścia. No, tak jak trzeba mieć dobre, mocne zdrowie, no, tak jak Lewandowski, który idzie jak burza bez większych kontuzji. No, Milik tego szczęścia niestety nie ma. I tego mocno wyhamowało, no bo też pamiętając właśnie Milika sprzed tego okresu kontuzji, no to wiem, że to był trochę inny zawodnik, no, bardziej mobilny, taki elastyczny, no, takiego, którego można było rzucić na kilka pozycji nawet. Myślę, że taki trener, który nie boi się ryzyka, mógłby go próbować nie tylko jako dziewiątkę. No a później to się wszystko chyba zmieniło. W Górniku w ogóle jako boczny napastnik z tego co no pamiętam. Tak, no bo no, wtedy miał ile 17 lat, tak. No to trudno było na nim też opierać siłę. Mhm. A później stał się takim no, w Napoli no, drugim wyborem. No, też stracił na tej eksplozji Driessa Mertensa, który właśnie skorzystał, że Sarri, nie mając Milika, nie mając możliwości sprowadzenia napastnika, wymyślił sobie, że Mertens będzie tą fałszywą dziewiątką, który stał się jak najbardziej prawdziwą i odchodził z Napolu w randze najskuteczniejszego zawodnika w historii klubu, co przecież przed kontuzją Milika nikt by do czegoś takiego Mertensa nie podejrzewał. To była maskotka, to był fajny piłkarz, ale gdzie tam snajper? No, czyli różnie się te losy układają. To ostatnie pytanie naszego programu do Marcina, juvepoland.com. Czyli już przychodzi Arek Milik. Być może Paredes, o ile PSG, patrząc z kim gra w grupie Ligi Mistrzów, nie wstrzyma, ale nie sądzę, czują się na pewno przesilni. Jak oceniasz, co musi Juventus osiągnąć w tym sezonie w Serie A i w Lidze Mistrzów, co cię usatysfakcjonuje? Oczywiście, jeżeli mówimy o sytuacji, że wszyscy zawodnicy, którzy przyszli, są zdrowi, tak? To jest w zasięgu ćwierćfinał Ligi Mistrzów i w zasięgu jest Mistrzostwo Włoch. Jeżeli wszyscy zawodnicy są zdrowi i bez problemu jesteśmy w stanie coś takiego osiągnąć. Natomiast w przypadku, że wylatuje Pogba, Chiesa wraca w styczniu albo jeszcze później, nie będzie Paredesa, no to niestety jest duże ryzyko, że wypadniemy poza top 4, bo tak grając to... No ale to jest tylko wróżenie z fusów, bo były 2 mecze tego sezonu. Natomiast Inter, Milan i przede wszystkim Napoli w tym momencie po tych 2 meczach zaprezentowało się o wiele lepiej. Roma, okej, wygrała 2 mecze z Beniaminkami, natomiast no jeszcze tam jest dużo do poprawy, uważam, że Mourinho to też nie jest oczywiście byle jaki trener, na pewno coś tam wyciśnie. No natomiast no, nie będzie łatwo. Jeżeli będą wszyscy zawodnicy, to trzeba celować w najwyższe cele i ja w to wierzę po prostu. Jako kibic muszę wierzyć w jak największy, najlepszy wynik swojego klubu, natomiast jeżeli tych zawodników nie będzie, będą chorzy czy coś, to niestety. Ja mam w sumie takie jeszcze jedno pytanie kontynuujące. Tak z perspektywy kibica, wolałbyś no powiedzmy ten ćwierćfinał Ligi Mistrzów czy wygraną Ligę Europy?
Nie, no ja nie chcę widzieć Europy Juventusu. Jednak nie, nie, Liga Mistrzów. Jeśli chodzi czwartki... o te zwycięstwa w Europie, no to długo, długo trzeba czekać. To już lata 90. tak ostatnio. No tak, ale mimo wszystko ja jestem zwolennikiem Ligi Mistrzów. Liga Europy jest okej, teraz przy Lidze Konferencji troszeczkę ten prestiż tego pucharu wzrósł, ale dalej to jest dla Juventusu jest puchar kary, nawet bym powiedział. Pocieszenia, no to Juventus jest topowym klubem, mimo swoich problemów aktualnie. To jest klub, który musi aspirować o bycie najlepszym w Europie, o bycie najlepszym na Półwyspie Apenińskim. 9 lat mistrzostw z rzędu troszeczkę rozpasało nastroje kibiców. Tego brakuje, żeby... No, chyba się oswoiliśmy z tym, że Juventus po prostu wszystko wygrywa. Natomiast no, nie ma tak... Chciałbym, żeby Juventus wrócił na dawne granie i jednak mimo wszystko Champions League tylko i wyłącznie, żadna Liga Europy. Dlatego ja trzymam kciuki w Lidze Europy za Romę, bo tak jak dla Juventusu to by była kara, tak tutaj absolutnie to jest marzenie. Nawet Liga Konferencji to było coś. Jose Mourinho byłby pierwszym, który wygrał, tak jak wygrał kiedyś Puchar UEFA i Ligę Mistrzów w następnym roku, tak z Porto, tak teraz by wygrał Ligę Konferencji, Ligę Europy i wiem, że tam by było... A później po Ligę Mistrzów. By było, no a potem już awans do Ligi Mistrzów też jest bezpośredni dzięki Lidze Europy. Tym kończymy zaproszeniem, przypomnieniem o tym, że kanał sportowy przygotował dla was kolejny numer kwartalnika, drugi numer, trwają zapisy. W tym kwartalniku będzie też bardzo duży tekst Mateusza Janiaka poświęcony Juventusowi i stuletnim rządom rodziny Anielich, więc będzie też coś i dla sympatyków Serie A. A ja za ten specjalny program, który uznaliśmy, należy się społeczności Calcio i Arkowi Milikowi, skoro dostał Robert Lewandowski program specjalny z okazji swojej prezentacji na Camp Nou, skoro to musi mieć też Arek. Zobaczcie, żyjemy w pięknych czasach. Polak w ataku Barcelony, Polak w ataku i w bramce Juventusu, a Real Madryt przyjeżdża na Ligę Mistrzów do Polski. Choć na szczęście nie w mecze z polską drużyną. Bardzo dziękuję. Marcin Zalewski z redakcji Juve.com. Dziękujemy za przyjście, za występ i być może do zobaczenia. Michał Borkowski. Dziękuję bardzo. Oraz Tomasz Lipiński, dziennikarz Kanal Plus i tygodnika Piłka Nożna. Bardzo dziękujemy. Zostańcie z nami, bo zaraz mamy kolejny program, tylko zapomniałem jaki. O czym będziemy rozmawiać? Ekstraklasa. Ekstraklasa o 12 zapowiadamy kolejki, a potem o 14 losowanie, o 14.30 losowanie Ligi Europy i Ligi Konferencji, w której został nasz ostatni rodzynek Lech. Zobaczymy, z kim będzie się potykał co każdy czwartek. Czy to będzie taka silna grupa jak ta, z którą, w której znalazła się Legia? No nie, no to jest Liga Konferencji. No, ale może być ciekawie, może być Villarreal, może być z Włoch... Fiorentina. Fiorentina, tak. O, fajnie by było ich zobaczyć. Także zostańcie z nami i zapraszamy na antenę kanału sportowego. Dzięki, do zobaczenia.